Most Zwierzyniecki do remontu. Przeprawa zostanie dokładnie wyczyszczona i odnowiona, pokryta nową powłoką antykorozyjną, ale koloru nie zmieni, pozostanie żółta. Remont przejdą także chodniki. Wszystkie prace odbędą się bez wyłączenia obiektu z ruchu, bo część drogowo-tramwajowa nie będzie remontowana w tym etapie, a piesi i rowerzyści podczas robót będą mogli korzystać z chodnika po jednej stronie mostu. Prace powinny zakończyć się w połowie przyszłego roku. Most Zwierzyniecki to jedna ze starszych przepraw z ruchem kołowym i tramwajowym we Wrocławiu. Wrocław się szczepi. Od wielu miesięcy trwa akcja szczepień przeciw COVID-19 i choć liczba chętnych w okresie wakacyjnym nieco zmalała, to miasto nie zwalnia tempa i oferuje możliwość przyjęcia szczepionki niemal na każdym kroku, choćby przy pomocy szczepciobusa, czyli specjalnego mobilnego punktu szczepień w miejskim autobusie, który jeździ po wrocławskich osiedlach i dociera do najdalszych zakątków miasta. Skorzystało już z niego 4000 osób. Na terenie miasta działają też inne mobilne punkty, które będą towarzyszyć dużym wydarzeniom, np. Europejskiej Nocy Literatury czy Wielkiej Wrocławskiej Potańcówce. W sumie mobilne punkty szczepień pojawią się na ponad 20 wydarzeniach we Wrocławiu. A na początku września planowana jest akcja dla nauczycieli i uczniów. Szczegółów szukajcie na portalu wrocław.pl. Ważne dla miasta postacie, wydarzenia i niewyjaśnione historie, skandale, zbrodnie i tajemnice. Dzieje najdawniejsze i te bardziej współczesne. Ruszamy z historycznym podcastem Opowiedzmy Wrocław. Na audycję zapraszamy co czwartek. Naszym przewodnikiem po tych zamierzchłych czasach będzie Juliusz Woźny, historyk sztuki, malarz i dziennikarz. Współzałożyciel Centrum Historii Zajezdnia, a także autor kilkunastu komiksów. W pierwszym odcinku historia Piotra Włostowica, najpotężniejszego wrocławianina średniowiecza i agenta 007 Bolesława Krzywoustego. Do usłyszenia na kanale Wrocław TV i w serwisach typu Spotify czy Google Podcasts. Mieszkańcy północnej części Wrocławia odetchną z ulgą. Kończy się bowiem remont czterech ulic, którymi wiedzie droga wojewódzka 342 w kierunku Obornik Śląskich. Zmieniło się naprawdę dużo. Patrząc na nową nawierzchnię, nowe przystanki, oświetlenie, wygodne trasy rowerowe i chodniki, aż trudno uwierzyć, że jeszcze nie tak dawno była to jedna z najgorszych tras wylotowych z Wrocławia. Prace rozpoczęły się w wakacje 2019 roku i kosztowały blisko 76 milionów złotych. Oprócz tego, co widoczne, sporo zmieniło się też pod ziemią. Miejskie wodociągi, korzystając z przebudowy, wymieniły sieci wodne i kanalizacyjne. Jedni skazują je na łańcuch, głód, ból i cierpienie w klatkach, albo na śmierć w worku wyrzuconym do rzeki. Drudzy je z takich koszmarów ratują, karmią, leczą, znajdują przyjazne domy i serdecznych opiekunów. I właśnie takich ludzi szukamy. Do 6. edycji miejskiego odznaczenia Wrocławskie Serce dla Zwierząt. Wśród dotychczasowych laureatów są m.in. fundacje, lekarze weterynarii czy osoby prywatne. Wszystkie zostały zgłoszone do tego wyróżnienia właśnie przez Was. Nie inaczej jest tym razem. Wystarczy wypełnić specjalnie przygotowany formularz na naszym portalu, by Wasz kandydat znalazł się wśród tego wyjątkowego grona. Na koniec garść inspiracji na nadchodzący weekend. Jeśli nudzi Was tradycyjne zwiedzanie miasta lub wydaje się Wam, że widzieliście we Wrocławiu już wszystko, polecamy Wam zestawienie nieoczywistych muzeów i wystaw. Przykład? W podziemiach Placu Solnego znajdziecie Movie Gate, które odkryje przed Wami tajemnice filmowej scenografii. Muzeum Gier i Komputerów zabierze wehikułem czasu do lat 80. czy 90., czyli okresu, gdy rozwój techniki był imponujący, ale dostarczał też wielu rozrywek. Po więcej zapraszamy na nasz kanał, a jeśli sami znacie przykłady takich nieoczywistych miejsc, dajcie znać w komentarzu pod filmem. I to wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Was na dziś. Po kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.